Hej, cześć. Madzia Wojtek z tej strony sztukazdobieniapaznokci.pl. Dzisiaj chcę Ci pokazać bardzo prosty, szybki i łatwy sposób na francuski manikir. A dokładnie chodzi mi tutaj o takie nasze formy. Te formy, z tymi formami możesz się spotkać pod nazwą Dual System albo pod angielską nazwą Inverted Moulds. Inaczej jeszcze nazywając te formy, może spotkała się też z nazwą polską metoda bezdotykowa. I już Ci mówię, o co chodzi. To, co potrzebujemy do zrobienia takiego naszego francuskiego manikir, no to oczywiście lakiery, tak? Tutaj będziemy się posługiwać żelami do francuskiego manikir, czyli typowy kolor biały, tak? Biały. Tutaj mamy oczywiście żel budujący. Jeśli chodzi o takie formy, to już Ci mówię na początek, że najlepiej tutaj się sprawdzają żele do tych form, które są gęste, bardzo gęste. Ja tutaj mam właśnie taki żel bardzo gęsty, on jest przezroczysty, typu clear. Także mamy żel biały do końcówki French. No oczywiście mamy żel kamuflujący, tak? Tutaj akurat mam baby pink. I tymi żelami będziemy się posługiwać. No oczywiście na sam koniec na błyszczacz, chociaż też nie do końca, nie zawsze musi być. Później Ci wyjaśnię dlaczego. No i oczywiście najważniejsza rzecz, którą też potrzebujemy, to oczywiście zwykły pilnik do paznokci, tak prosty. Tutaj jest ta gradacja bodajże 240 z tego co widzę i chyba 120. Taki zwykły, prosty pilnik, bo akurat pilnika nie będziemy za dużo też potrzebować. To, co jeszcze potrzebujemy, to potrzebujemy zwykłą sondę, ewentualnie tutaj takie radełko, nasze dłutko do paznokci, którym też się możemy posłużyć, ewentualnie patyczek, taka zwykła nasza wykołaczka. I już Ci pokazuję, jak będziemy taki manikir robić. Z formami Dual Forms możesz się spotkać na internecie, zakupić na Allegro, no nie są w zasadzie drogie. Oczywiście mamy tutaj różne rozmiary, tak? I ja już sobie tutaj przygotowałam jeden taki rozmiar. Oczywiście każdy taką formę będziemy musiały sobie przygotować do naszego paznokcia, tak? Musisz dokładnie wybrać formę i przypasować ją do paznokcia, do kształtu Twojego paznokcia, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To musi dokładnie leżeć. Ta forma musi dokładnie przylegać do paznokcia, tak? Oczywiście już sobie przygotowałam wcześniej paznokieć na zasadzie, tak jak zwykle przygotowujemy standardowo paznokieć do metody żelowej, czyli primer, później lakier bazowy, tak? Czyli base coat, jeśli pracujesz metodą trójfazową, a jeśli jednofazową, no to wiadomo, jeden żel. Także to, jak widzisz, tutaj ta forma nam musi dokładnie przylegać. Ona nie może być ani za wielka, ani za mała z każdej strony. I taką formą właśnie będziemy się posługiwać. Na początek oczywiście robimy sobie końcówkę French. Tak? Mi się tutaj najlepiej robi taką końcówkę French sondą. Oczywiście Ty możesz użyć pędzelka. Nie wiem, czym tam się jeszcze posługujesz, tak żeby Ci było wygodnie. Mi jest najwygodniej sondą. Także robimy sobie linię French. Także tak jak widzisz, tutaj wszystko robimy na tej formie, nie bezpośrednio na paznokciu. I tak przygotowaną formę wkładamy do lampy na 2 minuty.
Także tak wygląda nasza forma w tej chwili po wyjęciu z lampy. Oczywiście ty możesz nałożyć dwie warstwy białego żelu, tak, gdyby okazała się jedna niewystarczająca. I następnie tutaj naszą pozostałą przestrzeń będziemy wypełniać już żelem kamuflującym. Oczywiście też tutaj się posłużę sondą, dlatego że jest mi tak najwygodniej. Może się posłużyć równie dobrze linerem czy pędzelkiem. Musisz pamiętać, jeśli chodzi o kamuflaż, żeby nie było prześwitów, tak? Czyli tutaj, jeśli kładziemy sobie kamuflaż przy linii naszego białego fręcza, to pamiętaj, żeby biały fręcz przechodził tutaj nam w kamuflaż, żeby nie było wolnej przestrzeni. Bo wtedy będzie nam po prostu prześwitywał paznokieć. I tutaj też w zależności, jaki ten kamuflaż masz, czy on jest dobrze kryjący, czy nie. Może wystarczy jedna warstwa, może wystarczą dwie warstwy. Wszystko zależy od tego, jakie masz produkty. I tutaj najlepiej też się sprawdzają właśnie żele bardzo gęste, dlatego że one nam się nie rozpływają po tej formie. Nie spływają nam z tej formy, tylko pozostają w tym miejscu, w którym je nałożymy. Także tutaj przy linii fręcza białego dokładamy sobie troszkę więcej tego żelu kamuflującego, tak żeby nam się tutaj ładnie te żele połączyły, tak? No i oczywiście wkładamy na 2 minuty do lampy. I teraz tak w tej chwili wygląda nasz paznokieć. Także możesz sobie zobaczyć z jednej strony i z drugiej, tak jak to będzie u nas wyglądać na paznokciu. Tak jak widzisz, tutaj nie ma żadnych prześwitów, tak, pomiędzy białym żelem, a pomiędzy kamuflażem. I teraz kolejna rzecz, którą będziemy nakładać, to nasz żel budujący typu Clear. I tutaj, tak jak mówiłam, może się posłużyć żelem bardzo gęstym, który ja tutaj też mam, albo żelem średnio gęstym, tak, zależy jak się będzie, którym ci się będzie lepiej pracować. I tutaj nasz żel Clear nakładamy na całą powierzchnię naszego paznokcia. Oczywiście to, co ci tutaj pokazuję, tak samo możesz zrobić metodą akrylową. Tak? Ja tutaj ci pokazuję żele, a natomiast myślę, że jednak te formy, które ci tutaj pokazuję, są łatwiejsze do zrobienia metodą akrylową. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Lepiej mi się pracuje na akrylu, dlatego że masz większą swobodę działania z tym akrylem, tak? Można go łatwiej oswoić niż żel, nie potrzebujesz do tego lampy i tak dalej. Także teraz tutaj sobie nakładamy na cały paznokieć nasz żel budujący Clear. I teraz możesz się posłużyć sondą, pędzelkiem, czymkolwiek ci jest wygodnie. Żele, bardzo gęste żele, mają to do siebie, że one nam się nie poziomują, tak? One nam zostają w tym miejscu, w którym je nałożymy. Ja tutaj tego żelu nie nakładam zbyt dużo. Nałożymy go sobie troszkę więcej tutaj na naszą końcówkę French. Tutaj na nasz wolny brzeg paznokcia. Tutaj, gdzie jest linia włosa. I teraz w sumie chyba najtrudniejsza rzecz z tych wszystkich form, nałożenie sobie naszego paznokcia, naszej formy na nasz naturalny paznokieć.
obracamy sobie formę w ten sposób, także trzymamy sobie tutaj formę za tutaj te nasze dwie końcówki. Tak jak mówiłam wcześniej, forma musi być dopasowana do paznokcia, tak? I ta sprawa nie jest taka akurat prosta, ale to myślę, że wymaga po prostu wyćwiczenia. Za którymś razem na pewno to załapiesz, może za pierwszym, za drugim razem ci się nie uda, ale za kolejnym razem na pewno już załapiesz i sprawa ci się wyda o wiele prościejsza. Zaczynamy nakładać taką formę tutaj od naszego wału okołopaznokciowego, tak? W ten sposób sobie nakładamy tutaj naszą formę. I nakładamy w ten sposób, tak jakbyśmy nakładały tipsa tutaj, gdzie mamy kieszonkę, tylko zaczynamy, nakładamy sobie naszą formę tutaj od naszego wału okołopaznokciowego, tak? I nakładamy go tą formę w ten sposób, żeby nam tutaj dokładnie pasowała z każdej strony, tak? Z prawej i z lewej strony. Jak sobie popatrzysz, żeby nasz fręcz tutaj dokładnie leżał tutaj przy naszych bocznych liniach paznokcia, tak? Nie może być ani za daleko, ani za blisko. I tutaj sprawa jest o tyle, no też nie wiem, trudna, tak? Bo na sam początek nie jest łatwo sobie taką formę tutaj dokładnie dopasować. I tutaj posłużymy się naszą zaciskarką do paznokci. Także tak wygląda w tej chwili nasz paznokieć, tak? Posłużyliśmy tutaj zaciskarką koło do paznokci. Oczywiście musimy uważać, żeby tego paznokcia, kiedy będziemy wkładać go do lampy, żeby nie manipulować, nie przesuwać sobie tego paznokcia, tak? Tej formy, tylko żeby ona była w innym miejscu, dopóki nam nie zastygnie. I to, o czym mówiłam, że będziemy potrzebować jeszcze tutaj albo zwykły patyczek, albo nasze dłutko do paznokci tutaj. To jest po to, żebyśmy sobie odsunęły nadmiar żelu, który nam ewentualnie może wypłynąć tutaj z tego miejsca, tak, żeby nie zalać sobie skórek. Usuwamy sobie tutaj nadmiar żelu. Ten żel może nam się pojawić także tutaj, z tej strony. Tutaj też go oczywiście zdejmujemy i wkładamy naszą formę do lampy, dopóki nam żel nie zastygnie. Także tak wygląda w tej chwili nasza forma już po utwardzeniu w lampie. I tak jak mówiłam, sprawa z akrylem wydaje się prościejsza, dlatego że mamy szersze pole manipulacji. Tak? Tutaj nie musimy aż tak bardzo się naginać jak w przypadku żelu. Nie potrzebujemy tutaj zaciskarki, którą się posługiwałyśmy. Ten paznokieć nam nie lata, tak jak w przypadku żelu, w jedną i w drugą stronę, w różne strony. Tutaj jeśli chodzi o akry, to na zasadzie jest sprawa łatwiejsza, bo przytrzymujemy sobie po prostu tylko paznokieć tutaj na naszą formę do paznokcia, dopóki nam akryl nie zaschnie, tak? Tak jak mówiłam, nie potrzebujemy ani lampy, ani zaciskarki i tutaj metoda akrylowa jest łatwiejsza. Ale na temat metody akrylowej, jak stosować akryl na takiej formie, to oczywiście będzie na ten temat osobny filmik. Także tak mamy tutaj w tej chwili zrobioną naszą formę. I oczywiście ściągamy sobie taką formę. Jak widzisz, ona bardzo łatwo nam tutaj odchodzi z paznokcia, tak? Przynajmniej tak powinna nam odejść. Gdyby nie było łatwo, gdyby nie dało się łatwo tego zrobić, to oczywiście możemy się posłużyć patyczkiem, tak? I to, co ci powiem, że no tak jak widzisz, ten paznokieć nie jest doskonały, tak? Ja tutaj ci pokazuję też na zasadzie moich błędów, które też takich błędów nie dociągnie w zasadzie, które możesz zobaczyć, że musimy dokładnie tą formę dopasować, nawet dobrze, jeśli ta forma jest troszkę większa, bo ten fręcz nie zawsze nam tutaj dojdzie do boku paznokcia, tak jak tutaj się możesz zobaczyć, przypatrzeć, z tej strony fręcz się wydaje dobrze, tak? Natomiast tutaj już nie za bardzo i tutaj sobie musimy już pomóc ręcznie, tutaj sobie dołożymy sobie fręcz naszego ręcznie. Oczywiście takie rzeczy nie powinny się zdarzać, tak? No ale tak jak widzisz, pokazuję ci tutaj tą metodę na szybko. Nie jest tak łatwo wziąć sobie, nakładać formy, tak jak ci mówiłam, i z zaciskarką jeszcze w lampie, trzymać to w lampie i jeszcze pokazywać to na filmiku, tak? Także ja naprawdę wolę o wiele bardziej metodę akrylową, bo jest po prostu łatwiejsza do ujarzmienia. Także w tej chwili mamy nasz paznokieć zrobiony.
No i oczywiście wystarczy tylko troszkę przejechać pilniczkiem, tak? Tutaj nasze linie boczne i tutaj nasz wolny brzeg paznokcia. Oczywiście tutaj dołożymy sobie jeszcze żelu, tak? Bo jak widzisz, tutaj ta nasza linia włosa jest naprawdę cienka, ona powinna być o wiele grubsza. Tutaj sobie dołożymy po prostu żel budujący. I też tak jak widzisz, te nasze formy są o tyle prostsze, że mamy odpowiednie roboty, tak? Tutaj nie musimy budować sobie paznokcie, nie musimy budować naszego tunelu, ponieważ ten tunel, on nam sam się buduje tutaj na formie, tak? Tutaj nie potrzebujemy aż tak bardzo dużo żelu, tak jak widzisz. Ten tunel jest tutaj zbudowany. Tak mniej więcej to wygląda. Tutaj Ci powiem jeszcze jedną taką ważną rzecz, że w zasadzie te formy, one nie za bardzo się nadają też do problematycznych paznokci, tak? One się doskonale nadają, jeśli masz owalny kształt paznokcia, jeśli masz paznokcie typu migdał, jeśli masz ładny kształt paznokcia, tak? Ja tutaj mam niestety, moje paznokcie są w kształcie odwróconego trójkąta, także tutaj mój wolny brzeg się tutaj rozszerza na końcach, także tak jak widzisz, nie zawsze jest łatwo taką formę dopasować. Tak jak w moim przypadku, widzisz, ta forma musi być jednak troszkę większa. I teraz tak, sumując, tak wygląda mniej więcej zrobiony mój paznokieć. Tak jak widzisz, jak ja mówiłam, mam problematyczne paznokcie, tak? Czyli tutaj do moich problematycznych paznokci muszę niestety dobrać troszkę większą formę. Tak jak widzisz, kolejnym błędem, który tutaj możesz też zobaczyć, przyuważyć, no to żel kamuflujący, tak? Ja go dałam tutaj dwie warstwy, a mimo wszystko tutaj prześwituje mój naturalny jeszcze paznokieć, mój wolny brzeg paznokcia tutaj, tak? Także tutaj kamuflaż by się przydał, oczywiście ciemniejszy, bardziej kryjący ten kamuflaż. No i tutaj, tak jak widzisz, niezbyt dobrze, tą formę, którą dopasowałam, wydawała się dobra, musi być większa, dlatego że tutaj nie pokryła mi moich bocznych linii paznokcia, tak? Przyznaję się do tego, to Ci mówię już tutaj na początek, jakich błędów powinnaś unikać, tak? A generalnie, jeśli chodzi o dual system, o metodę bezdotykową, to jest bardzo fajna metoda. Jeśli tego się jej nauczysz, no to naprawdę bardzo nam ułatwia tutaj pracę. I oczywiście to, co mogę Ci powiedzieć, myśmy tutaj robili całego paznokcia, tak? Ale na takich formach właśnie dual forms możesz zrobić paznokcia na raty, czyli taka forma w zasadzie może Ci posłużyć tylko i wyłącznie na przykład jako zbudowanie szkieletu paznokcia, tak? Jeśli nie posługujesz się, jeszcze nie umiesz się posługiwać zwykłymi formami do paznokci, a nie chcesz pracować na tipsie, no to tutaj taka forma dual form może Ci posłużyć do zrobienia tylko i wyłącznie szkieletu, a natomiast resztę paznokcia robisz normalnie, ale to oczywiście będę Ci pokazywać w kolejnych filmikach, dlatego że tych metod tutaj, jeśli chodzi o formy dual forms, jest kilka, a nawet i kilkanaście, w zależności do czego chcemy te formy wykorzystać. Też mam nadzieję, że ten filmik Ci się podobał, pomimo małych tutaj takich niedociągnięć. Także tak to w tej chwili wygląda. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam Cię na mojego bloga, gdzie możesz się spotkać z aktualnymi newsami, zapisać się na moje szkolenie, darmowe szkolenia online z podstaw stylizacji paznokci, a także z metody One Stroke. Także do usłyszenia, pozdrawiam Cię jeszcze raz, cześć. No tak wygląda już dobrze zrobiony paznokieć. Tutaj się posłużyłam już ciemniejszym żelem kamuflującym. Zobaczyć linię włosa, tunel, który tutaj jest zrobiony na paznokciu. A w kolejnych filmikach pokażę Ci inne metody zastosowania takich właśnie dual forms.